Witam w kolejnym odcinku Kartki z kalendarza. Codziennie opowiadam Państwu o wydarzeniach z przeszłości, które miały miejsce na terenie gminy Wielichowo. Swoją wiedzę czerpię z wieloletnich poszukiwań, wertowania źródeł, czytania gazet i książek, przeglądania stron internetowych oraz rozmów z ludźmi. Kartka z kalendarza to ponad 20 lat pracy, które złożyły się na ten projekt. Kalendarium można znaleźć na serwisach YouTube, Facebook oraz TikTok. Zapraszam do obejrzenia i wysłuchania kolejnego odcinka. Paweł Michalski. Dzień dobry, 14 lipca. Imieniny obchodzą Angelina, Kamil, Marcel i Stella. Przysłowie: upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe. Mamy 196 dzień roku, do końca pozostało 170 dni. Słońce wzejdzie o godzinie 4:51, zajdzie o 21:09. Dzień potrwa 16 godzin i 18 minut. Dzień jest krótszy od najdłuższego o 26 minut i jest dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 37 minut. Ważne nietypowe święta to Światowy Dzień Kebaba, Dzień Rekina i Światowy Dzień Szympansa. 14 lipca 1433 roku Zygmunt Korzbok z Gnina zapowiada sąsiadom i obcym swe dziedziny Zielęcin, Lechowo, Gnin, Kopanica. Ta ostatnia miejscowość to własność króla, była tylko dzierżawiona przez Zygmunta. Zapowiedź ma być ogłoszona w sądzie królewskim, na rynku i w kościele parafialnym. Szkoda, że nie wiemy na jakim rynku i w jakim kościele parafialnym. 14 lipca 1455 roku Paweł, pleban w Górce koło Stęszewa, oddaje tę parafię Maciejowi, plebanowi w Zielęcinie, a w zamian obejmuje parafię Zielęcin. W ten sposób mamy informację o Macieju, plebanie w Zielęcinie. 14 lipca Stanisław Trach, właściciel proch, zapisuje żonie Małgorzacie po 150 grzywien posagu i wiana na wsi Gnin. 14 lipca 1761 roku w Wielichowie pracowało kilku krawców. Jednym z nich był Łukasz Kapski. Funkcję cechmistrza cechu krawieckiego pełnił Wojciech Gałkowski, pisany również jako Gołkowski. A w 1843 roku w Wielichowie pracowało dwóch rymarzy, dwóch kuśnierzy i jeden bednarz. Kaletka nie podaje, czy to byli wszyscy rzemieślnicy, którzy mieszkali i działali w mieście, czy też było ich więcej. 14 lipca 1871 roku wikariuszem parafii wielichowskiej został ksiądz Jan Wesołowski. Posługę pełnił do 1872 roku. Jan Wesołowski urodził się 18 listopada 1846 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1869 roku. Zmarł 1 marca 1892 roku w środzie i został pochowany na tamtejszym cmentarzu parafialnym. Parafie, w jakich pracował ksiądz Jan Wesołowski, to Środa Wielkopolska, Jerzewo, Nekla, no i oczywiście Wielichowo. 14 lipca 1894 roku zakończył się remont kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Wielichowie. Na budynku świątyni położono nowy dach, obiekt został obity dyskami. Dokonano naprawy bocznych ołtarzy, które były w tak złym stanie, że nie można było przy nich odprawiać nabożeństw. Dach i ściany zostały pomalowane smołowcem.
Jest to polska nazwa asfaltobetonu, który był używany w XIX wieku. Pieniądze na to wyłożyli Wawrzyniec Nowak z Łubnicy i Cyprian Duda z Łubnicy. Na remont świątyni fundusze pochodziły od księdza proboszcza Walentego Gimzickiego. 800 marek to było 2/3 kosztów remontu i pani Nowickiej z Ziemina 1/3 kosztów remontu. To wszystkie informacje z 14 lipca. Zapraszam Państwa na nasz kanał na YouTubie. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnej kartce z kalendarza.